Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy ustawiać pompę Widoka 220S. Natomiast ta instrukcja będzie dotyczyć w zasadzie wszystkich pomp ciepła z nowej serii Bismana. Widoka 200S i wszystkie jego wersje, ale na L32, Widoka 150A propanowy i 250A propanowy. Dla tych urządzeń jest ta wideoinstrukcja. A zanim przejdziemy do mięsa, ja przypominam Ci, że jeżeli jesteś z okolic Katowic, potrzebujesz pomocy serwisanta albo potrzebujesz montażu urządzenia, to ja bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, a nie przedłużając dalej, przechodzimy do samej instrukcji. Więc pierwszym ekranem jest ekran główny, gdzie możemy zmieniać temperaturę zadaną w pomieszczeniu. Plusem, minusem zmieniamy temperaturę podstawową, czyli dzienną. Jakbyśmy chcieli zmienić temperaturę nocną, to mamy tą z jedynką, ta z trójką to jest temperatura komfortu. Czyli na przykład tyle, potwierdzamy OK. Ja tutaj nie chcę podwyższać, bo i tak jest w cholerę ciepło. Kolejną rzeczą, którą warto wiedzieć, to jest przedziały czasowe. Tutaj mamy ustawioną całą dobę taką samą i polecam tak zostawić. W przypadku pomp ciepła raczej nie pomp ciepła i ogrzewania podłogowego, o, może to jest ważne, raczej sugerowałbym zostawić ogrzewanie całą dobę na tą samą temperaturę. Z perspektywy pracy sprężarki, z perspektywy bezwładności ogrzewania podłogowego raczej nie warto tutaj wachlować temperaturami, zmieniać w ciągu dnia. Trzymamy cały czas to samo. Tak będzie zdecydowanie ekonomiczniej niż przełączanie tego. A i też efektu raczej nie uzyskamy takiego, jakbyśmy chcieli, ponieważ bezwładność podłogówki, przynajmniej przy wylewce betonowej, to jest 6-8 godzin, więc bardzo dużo. Tutaj byśmy mogli sobie tak aktywować przedłużenie jakby trybu dziennego, natomiast działałoby to tylko i wyłącznie wtedy, gdybyśmy mieli właśnie poszatkowane przedziały czasowe. I to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o ogrzewanie, takie podstawowe ustawienia związane z centralnym ogrzewaniem. Możemy sobie wejść głębiej w menu, czyli w menu i ogrzewanie. I tu jeszcze coś, co nas może interesować jako klientów, to krzywa grzewcza. Przy ogrzewaniu podłogowym standardowo 0,4. Natomiast tak jak zawsze mówię swoim klientom, to jest baza, z której wychodzimy i którą dopiero modyfikujemy w zależności od tego, jakie mamy odczucia. Jeżeli w przedziałach czasowych, w temperaturach tych ujemnych bardziej jest nam zbyt chłodno bądź zbyt ciepło, to modyfikujemy nachylenie. A jeżeli jest dla nas za ciepło bądź za chłodno w okresach tych przejściowych, w okolicach 10 stopni, to modyfikujemy to poziomem. Tak w uproszczeniu. Ja nakręciłem cały odcinek o krzywej grzewczej, także on będzie też zalinkowany w tym filmie. To możemy przejść dalej. Czyli ciepła woda użytkowa. I tutaj tak, a właśnie, zapomniałem o jeszcze jednym. Jeżeli byśmy chcieli wyłączyć ogrzewanie na Amen, to mamy tutaj przycisk, ten po lewej stronie, i możemy wyłączyć instalację ogrzewania, bądź ją mieć pozostawioną włączoną. No ja tutaj chcę zostawić sobie ją włączoną. I tak samo w ciepłej wodzie, też można ją osobno wyłączyć bądź włączyć. Są to dwa niezależne obiegi. Tak samo temperaturę, tylko tutaj już mamy jedną temperaturę, którą możemy zmienić, czyli zadaną temperaturę, jaką pilnuje nam pompa ciepła, żeby było zagrzane. Zbiornik akurat tu jest pod spodem, bo to jest tak zwana wersja all-in-one, czyli lodówka. Przedziały czasowe dla ciepłej wody. I tutaj polecałbym raczej wybierać te przedziały, kiedy chcemy, żeby nam grzało. Natomiast w lecie, jeżeli mamy fotowoltaikę, no to warto ustawić sobie, nawet jeżeli nas nie ma w domu, to przedział czasowy koło 12-13, wtedy kiedy zazwyczaj jest największa produkcja prądu. Możemy skorzystać z naszego własnego prądu, żeby zagrzać zbiornik. Także tutaj polecam trochę poeksperymentować, szczególnie w przypadku pomp ciepła to ma znaczenie, no bo korzystanie pomp ciepła i fotowoltaiki
korzystanie z prądu własnego na nowych zasadach jest zdecydowanie korzystniejsze niż sprzedaż tego prądu, a później korzystanie z niego już i odkupywanie go. Tu jest jeszcze funkcja jednorazowego podgrzewu ciepłej wody. Także gdybyśmy chcieli w nocy, kiedy normalnie kocioł, a czy pompa ciepła nie pilnuje ciepłej wody, chcieli zagrzać sobie zbiornik, no to klikamy na podgrzew jednorazowy. I pompa ciepła zagrzeje nam zbiornik. Tu mamy zagrzane, więc nawet nie wiem, czy to się nam aktywuje. Nie, bo jest zagrzane. Co zresztą, a nie, aktywuje się, ale zbiornik jest zagrzany do 40 stopni, więc już nie ma bata, żeby się to włączyło. Co jeszcze z ciekawych rzeczy w przypadku ciepłej wody? Na pewno jeżeli mamy zamontowaną pompę cyrkulacyjną, to dopiero tutaj możemy modyfikować jej przedziały czasowe, ponieważ to jest jeszcze budowa, to ja tylko ustawiłem na moment, żeby pompa się włączyła raz na dobę, żeby po prostu nie zatarła, a czyli nie zakleszczyła się i później nie przestała działać. Natomiast generalnie cyrkulację ustawiamy już wedle naszego życzenia, bo wedle tego, kiedy faktycznie potrzebujemy ciepłej wody od razu w kranie. I nie warto mieć tego całą dobę, ponieważ to faktycznie wychładza zbiornik. Straty postojowe są zdecydowanie mniejsze niż straty na cyrkulacji. Więc to ograniczamy do tego poziomu, w sensie do tych przedziałów, kiedy faktycznie potrzebujemy. Mamy aż 4 przedziały, które możemy ustawić, kiedy ma być ta cyrkulacja, więc jest tego dosyć sporo i powinno nam to pozwolić dostosować to do naszych potrzeb. Co dalej? Z ciekawych rzeczy jeszcze jest funkcja podwyższonej higieny, czyli tak zwany wygrzew antybakteryjny. Możemy go ustawić w dowolne dni tygodnia bądź codziennie o konkretnej godzinie. Tutaj standardowo zbiornik wygrzewany jest do 60 stopni, jak dobrze pamiętam. Szkoda, że nie można tego robić rzadziej niż raz w tygodniu, bo raz w tygodniu to raczej jest trochę zbyt często, ale można to zautomatyzować. Najrzadziej raz w tygodniu może nam pompa ciepła wygrzać zbiornik. I tutaj też bym sugerował, jeżeli mamy robić ten wygrzew, to pewnie około 12-13 w ciągu dnia. Jeżeli to nam oczywiście nie przeszkadza, no bo wtedy woda faktycznie będzie gorąca. Bardzo gorąca. I bardzo ciekawa rzecz, akurat tego w kotłach gazowych nie ma, a jest w pompach ciepła, czyli tryb podgrzewu ciepłej wody. W trybie eko pompa ciepła będzie chciała zagrzać zbiornik głównie sprężarką, czyli bardziej ekonomicznie. I może to potrwać dosyć długo, bo moc tej pompy ciepła to jest 6 kW, ale jak ktoś jest bardziej zaznajomiony z pompami ciepła, to wie, że ta moc jest zależna od tego, jak chłodno jest na zewnątrz i jak wysoko chcemy grzać, więc to w zasadzie będzie od 3 do może i nawet 8 w przypadku tej pompy ciepła. Nie jest to zbyt dużo, natomiast wystarcza, bo mamy tutaj 200-litrowy zbiornik, albo zazwyczaj wystarcza. Jeżeli natomiast potrzebujemy ciepłej wody już teraz, no to tryb komfort i wtedy kocioł, a w zasadzie pompa ciepła, zobaczcie przejęzyczenia, głównie jednak filmy o kotłach gazowych. Głównie jednak z nimi mam do czynienia, więc jeszcze nomenklatura czasem mi się miesza. Ale wracając, w trybie komfort pompa ciepła używa też grzałek do podgrzewu ciepłej wody, bo najistotniejsze wtedy jest, żeby było jak najszybciej. Ale tutaj wracamy do trybu eko. I to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia ciepłej wody. Panel energetyczny nam pozwoli zobaczyć, co się dzieje z podgrzewem ciepłej wody. Głównie, tak na pierwszy rzut oka, czyli zbiornik ciepłej wody jest zagrzany, bo mamy 40 stopni. Pompa ciepła w tej chwili na wyjście ma 27 stopni. Ale co ciekawsze, możemy tutaj podejrzeć, a przynajmniej w nowszym oprogramowaniu, sprawność podgrzewania. I możemy też zobaczyć, jakie są zużycia prądu. Bieżący miesiąc, ostatni miesiąc i tak samo z rokiem. Także tutaj był aktywowany wygrzew podłogówki, a w zasadzie ręczny wygrzew. Wygrzewaliśmy tutaj budynek, więc faktycznie te zużycia były dosyć spore. Teraz nam już spadają.
Też na dworze się robi coraz cieplej, więc wczoraj było tylko 18 kW. Możemy też zobaczyć, jak często albo ile tej energii pobrała nam grzałka. No i tutaj mamy też grzałkę plus chyba samo zużycie energii przez regulator, ale tego nie jestem pewny, bo w sumie wszędzie mamy... Gdzie mamy zero? Nie, gdzieś tam się włącza, czy na moment już gdzieś grzałka wróci. Na samym początku tylko mieliśmy aktywną grzałkę, jak potrzebowaliśmy zabezpieczyć ją przed zamrożeniem układu, bo na ostatni trochę moment trzeba było odpalać. Nie wszystko poszło tak szybko, jakbyśmy chcieli, więc grzałkę można było najszybciej odpalić z tego wszystkiego. Tutaj są dodatkowe rzeczy, które możemy sobie, że tak powiem, podejrzeć. Głównie program wakacyjny, program wakacje w domu. Tak samo jak Vitadensa 200. Program wakacyjny to program, który pozwala nam obniżyć temperaturę pomieszczenia do temperatury zredukowanej, poza tymi dniami, w którym jest wyjazd i przyjazd, i pomiędzy tymi dniami wyłącza też ciepłą wodę. Tryb wakacji w domu to jest na odwrót, czyli siedzimy cały czas w domu, więc cały czas mamy podwyższoną temperaturę i cały czas jest dostępna ciepła woda. No i ostatni taki przegląd systemu. Tutaj możemy zobaczyć parametry. Głównie nas może z tego panelu interesować ciśnienie, czy jest odpowiednie. Zwyczajowo od 1 do w zasadzie 3 barów to nie jest problem. Znaczy, przy 3 barach otworzy się zawór bezpieczeństwa w pompie ciepła, jest to trochę większy problem, bo poleci nam po obudowie. W kotłach gazowych jest to podpięte do kanalizacji, tutaj niekoniecznie. Ale ciśnienie w zasadzie od 1 do 2,5 jest w porządku. No i wracamy z powrotem do początku. W menu możemy jeszcze podejrzeć sobie komunikaty, jakie nam pompa ciepła mówi. Tu akurat mamy usterki komunikacji, które muszą ogarnąć, ale jest to dobre miejsce, żeby zobaczyć, że tak powiem, przykład. Więc lista usterek to są usterki, które faktycznie są problemem. Będą też niektóre usterki, które blokują pracę urządzenia i wtedy trzeba, że tak powiem, je zdeblokować. Będzie dodatkowy kafelek z tym. Tego niestety nie mam, nie za bardzo jest możliwość tego zasymulowania. Ostrzeżenia. O, jest coś, co jest mniej interesujące. Status. Tutaj możemy z ciekawych rzeczy zobaczyć, kiedy się włączają grzałki elektryczne i w jakim trybie jest pompa ciepła w danym momencie. Informacje, tutaj nic ciekawego. Coś, co też na pewno Wam się przyda, to informacje, ilość pracy sprężarki. To było tutaj, tak, w informacjach ogólnych. Czy mamy ilość uruchomień pompy ciepła, ilość godzin pracy. No generalnie fajnie, jak jest, jak te liczby są, jak liczba startów jest maksymalnie 2 razy większa niż liczba godzin pracy. Wtedy mamy jakieś powyżej pół godziny pracy na jednym starcie. No, zwyczajowo jest tak gdzieś powyżej 40 minut, to jest bardzo w porządku. Tu mamy obieg bezpośredni, więc cudów też nie będzie. Natomiast jest obieg bezpośredni bez rotametrów, co bardzo ważne. Pomimo, że pompa ciepła posiada wbudowany mały buforek, to jest on głównie na potrzeby defrostu, a nie na potrzeby stabilizacji jakby odbioru ciepła. Wyłącznik akurat w wersji lodówkowej jest w trochę niefajnym miejscu, bo znajduje się o tam. Więc akurat w tym konkretnym przypadku łatwiej będzie na bezpiecznik wyłączyć. Natomiast w wersjach wiszących, bez zbiornika wbudowanego, będzie to pod kotłem. Tak jak w Vitadensach 200 i Vitadensach 100 i Vitadensach 050 nowej serii. Od spodu urządzenia będzie taki sam przełącznik wahadełkowy.